Witajcie moi kochani, z tej strony Kasia, Podróż Mistyczna. Witam Was bardzo serdecznie. Zapraszam Was na czytanie z serii Twoja podróż, wybierz talię. Dzisiaj mamy dwie talie do wyboru. Talia numer 1, The Secret Tarot, tarot sekretny. Natomiast talia numer 2 to jest Fantastical Tarot. Tarot fantastyczny. Możecie oczywiście wybrać sobie jedną z tych talii. Być może jesteście przyciągani do obydwu talii. To może oznaczać, że informacja dla Was będzie i w numerze 1, i w numerze 2. Słuchajcie siebie, słuchajcie tego, co Wam podpowiada Wasza intuicja. No i myślę, że możemy tutaj zacząć. Dobra. Moi drodzy, jeszcze zanim tutaj przejdę do interpretacji kart, chciałabym Wam bardzo podziękować za to, że się pojawiacie na moim kanale, za to, że go odwiedzacie, że mnie słuchacie, komentujecie, dzielicie się swoimi uczuciami, przemyśleniami, lubicie, nie lubicie. To wszystko buduje moją pracę, to wszystko buduje mój kanał, rozwija mój kanał, także chciałabym za to podziękować. Dobra, nie będę przedłużać, zaczynamy od talii numer 1. Aha, tutaj sobie jeszcze wyciągnę, słuchajcie, myślę, że będziemy mogli się też posłużyć tutaj kartami dodatkowymi. Dobra, pod spodem talii znajduje się karta 5 mieczy. Może to oznaczać jakiś konflikt, może to oznaczać taką waleczność. Jesteście, moje drogie jedynki, lub będziecie zmuszeni do walki o coś, do pokonania pewnych przeciwności. Może też do odcięcia się od pewnych energii, które Wam nie służą. Ale wiecie co, nie dostrzegam tutaj aż tak bardzo dużo negatywnej energii wbrew pozorom. Przyglądam się twarzy tej postaci i dostrzegam tutaj determinację, ale również pewną albo satysfakcję, może jakieś zadowolenie. Może jakieś zadowolenie. Trzy monety. Cesarz Kąkienichów. To może być taka sytuacja, w której czujecie, że walczycie o siebie. Może ona dotyczyć jakiejś nowej współpracy. Może być tutaj taki dla Was osobisty dowód na to, że Wy rozumiecie siebie, rozumiecie swoje uczucia, rozumiecie swoje potrzeby i to wyrażacie. Słyszę przynajmniej dla niektórych z Was, po raz pierwszy stawiacie zdrowe granice. Zdrowe granice. I to Wam może właśnie przynosić dużo satysfakcji. Dobra. Dlaczego mówię? Bo ta karta bardzo często kojarzy mi się
z zastanawianiem się, z dokonywaniem pewnych refleksji, z przyglądaniem się czemuś, z dokonywaniem wyboru. Zanim tą kartę wyciągnęłam, pomyślałam sobie, też usłyszałam takie zdanie: wybieracie inaczej niż zazwyczaj. Widzicie, kapłanka może oznaczać podświadomość. Czyli tutaj mogliście do tej pory kierować się w swoich wyborach pewnymi mechanizmami podświadomymi. I teraz ta karta może wskazywać na to, że robicie to z większą świadomością. Przed jakimkolwiek wyborem stoicie, jest w tym większa świadomość. Robicie to inaczej. Stąd też może właśnie odczuwam tutaj tą dumę z siebie, satysfakcję, zadowolenie, prawda? Bo ta karta symbolizuje Was. Dwie buławy. Wybór, decyzja, wchodzenie na nową ścieżkę, przyglądanie się czemuś, prawda? Obserwowanie, egzaminowanie. Dobra. Poszukujecie prawdy. I tego pragnie Wasza dusza. Prawdy, poszukujcie prawdy. Co w Was wzrasta, co odchodzi. Dobra. Buław, karta wieży, 9 buław, rada i Moje drogie jedyneczki, tutaj mamy w samym sercu czytania pojawia nam się karta wieży. To może oznaczać, słuchajcie, to, że właśnie mam wrażenie, że tutaj coś dzieje się niespodziewanego. Coś niespodziewanego się dzieje, jakieś nowe odkrycie, słuchajcie. Albo przyjdzie do Was jakieś zrozumienie, oświecenie, jakaś nowa informacja. To może być też związane z jakąś nową szansą, nowa sposobność. I słuchajcie, jest w tym, ja odczuwam tutaj coś bardzo pozytywnego, dlatego że ta wieża pokryła się kołem fortuny. Czyli mamy dwa wielkie arkana w samym sercu czytania. Moment przełomowy w życiu i jest to przejście, jest to związane z przejściem do kolejnego etapu i mam wrażenie, że to będzie etap, w którym jest pozytywny, nowy początek. I odczuwam tutaj jakąś niespodziankę. Przebicie się przez coś, zrozumienie czegoś, przebudzenie, taki aha moment. I rzeczy, nie wiem dlaczego, ale czuję, mogą się zadziać bardzo szybko. Bardzo szybko. I taka też jest rada, słuchajcie, dla Was. Od razu przejdę do karty rady. 8 buław. Bierz tą energię i działaj. Idziesz w dobrą stronę. To jest dla Ciebie szansa. 8 buław, słuchajcie, to jest dynamika. To jest rozwój, to jest rozkwitanie. To jest chęć ekspansji, to jest chęć osiągnięcia sukcesu. Może też oznaczać komunikację. Może też oznaczać komunikację spoza granicy, prawda? Może też oznaczać podróż. I przestroga. To nie jest taka przestroga. Ja nie odczuwam dzisiaj tej karty jako przestrogi coś ma się tutaj, czego nie robić, prawda? Nie w tym sensie. Ja mam wrażenie, że cokolwiek tutaj się wydarza, a dzieje się to szybko i niespodziewanie, dlatego otwartość na niespodziewane będzie potrzebne, słuchajcie, i to jest związane z tym. Tak jak mówiłam, 5 mieczy, oczywiście każda karta ma w sobie pozytywne i negatywne strony, ale ja tutaj odczuwam bardzo dużo pozytywnej energii. Dumy z siebie przede wszystkim. Dlatego, że robicie, czy zrobiliście coś inaczej, tutaj pojawia się ten moment przełomowy. Manifestujecie tutaj ten coś takiego niespodziewanego i jest to w Waszym przeznaczeniu. I teraz tak, przestrogą jest to, że jest dla Was ten nowy początek, słuchajcie, paź, manifestacja nowego początku, mamy monety,
czyli świat fizyczny, świat tutaj. Paź monet jest też takim trochę przeciwieństwem energii ośmiu buław. Czyli tutaj, słuchajcie, jeżeli mieliście takie tendencje do zastanawiania się, do takiego działania dość wolnego, krok po kroku dążenie do celu. Ja mam wrażenie, że cokolwiek tutaj idzie w Waszą stronę, będzie wymagało szybkiego ruchu. I to jest dlatego w karcie rady, prawda? Zadziałaj szybko, nie strać tej szansy, nie zastanawiaj się zbyt długo. I dla każdego z Was tutaj ten nowy początek może oznaczać coś innego. Ja dla niektórych z Was odczuwam nową pracę, nowa ścieżka zawodowa, może oznaczać nowe miejsce zamieszkania, może oznaczać miłość, może oznaczać nowy początek w życiu na różnych poziomach, słuchajcie. I to jest coś, na co czekaliście długi okres czasu. Dlatego, że rycerz monet to jest taki rycerz dość o wolnej energii. On się porusza raczej ostrożnie, ale bardzo stabilnie i solidnie dąży do celu. Rycerz monet, słuchajcie, to jest rycerz, któremu można zaufać. Tu jest, tak jak mówiłam, ta stabilność, tu jest solidność, tu jest lojalność, tu jest wierność, tu jest wizja i dążenie do tej wizji. Czyli ten rycerz porusza się powoli, ale on dociera do celu. I mnie ten rycerz monet kojarzy się właśnie z tą nową ofertą, z tą nową szansą. I to Wam daje szansę na rozwój, na ekspansję i na sukces. Także zdecydowanie, jeżeli tutaj się pojawi coś nowego w Waszym życiu, to ja mam wrażenie, że to jest coś bardzo pozytywnego. Coś bardzo pozytywnego. Jeśli chodzi o relacje, to mam wrażenie, że tutaj może się pojawić ktoś, tak jak mówiłam, komu można zaufać. Tutaj jest ta solidność. Mamy bardzo mocno podkreślony znak panny. Słuchajcie, ja tutaj odczuwam bardzo dużo energii ziemi, czyli byk, koziorożec, panna. Przede wszystkim byk i panna. Odczuwam też bardzo mocno energię ognia. Przede wszystkim mocno mi się podkreśla tutaj baran. Aczkolwiek oczywiście lew i strzelec też należą do znaków ognia. Nie wiem, dlaczego słyszę skorpion, ryby. Skorpion, ryby oraz wodnik. Wodnik. To są te znaki, które ja tutaj w tym czytaniu odczuwam bardzo mocno. Czyli słuchajcie, Wy tutaj stoicie przed jakimś wyborem. I do tego wyboru podchodzicie z pewną ostrożnością. I słuchajcie, ja mam wrażenie, że w zależności od tego wyboru ta szansa się pojawi lub nie. Nie wybierajcie tak jak do tej pory. Nie kierujcie się podświadomymi schematami. Postarajcie się zrozumieć, to, czym ten schemat był i jest. I nie powtórzyć tego. Wasza dusza chce prawdy. As mieczy. Pójdźcie w stronę autentyczności. Pójdźcie w stronę prawdy. Słuchajcie, prawda nie zawsze jest łatwa. Prawda bardzo często wiąże się z trudnym wyborem. Ale jak wybierzecie w zgodzie ze swoją prawdą, nawet jeśli ta prawda jest bolesna, to ta prawda prowadzi Was do sukcesu. Do sukcesu. Otwórzcie się na nowy początek w prawdzie, słyszę. Co w Was wzrasta? Paś mieczy. Czyli właśnie, słuchajcie, nowa świadomość, poruszanie się po nowym terytorium z nowym sposobem myślenia, postrzegania, działania. Paś mieczy to jest energia taka, która chce się uczyć, która chce zdobywać wiedzę. I to może oczywiście też dotyczyć, tak jak mówiłam, sfer zawodowych na przykład, ale nie tylko. Uczycie się na przykład, jak inaczej budować relacje. Ta energia w Was wzrasta, czyli jest ta nowa świadomość i mamy pazia, czyli świeża energia w Was. Jesteście uczniami.
stajecie się uczniami, w tym nowym etapie stajecie się uczniami. Tylko te lekcje już nie będą takie same, jak były do tej pory. Tu chodzi o to, żeby żyć bardziej świadomie. Co od Was odchodzi? Król mieczy. Widzicie, on jest taki zmęczony. To, co było w Was zmęczyło, to odchodzi. Ja tutaj odczuwam, słuchajcie, ogólnie takie zmęczenie. I złożenie broni. Król mieczy jest też takim królem poszukiwania prawdy. Byliście w procesie, w którym poszukiwaliście prawdy. Byliście w procesie, w którym ocenialiście obiektywnie siebie i sytuacje, w których znajdowaliście się. I teraz ta energia odchodzi. Ja mam wrażenie, że wy tą prawdę tutaj, słuchajcie, przychodzi do Was, słyszę, ostateczna prawda. Czyli jakiś element, którego Wam brakowało, Wy to będziecie odkrywać. Wy to będziecie odkrywać. I tutaj bardzo mocno pojawia mi się okres, właściwie od okresu, chcę powiedzieć, barana, który już minął, że tak powiem, do czerwca. To jest ważny czas, czyli od teraz do października, przepraszam. Do października. Od czerwca do października tutaj. Słuchajcie, co Wy tutaj, jakie są Wasze umiejętności, jakie umiejętności zdobywaliście? Uczyliście się bycia liderem. Sześć buław. To jest energia mocy. Uczyliście się wydobywać z siebie moc i działać z tą mocą. Uczyliście się wiary w siebie. I teraz to zostaje rozpoznane, słuchajcie. To zostaje rozpoznane, dlatego jesteście kierowani w stronę zwycięstwa. Ten nowy początek wiąże się z tym zwycięstwem. Nie wiem, dlaczego słyszę takie słowa. Powstańcie z kolan. Powstańcie z kolan. I w najbliższym czasie mamy tutaj energię dziewięciu buław, czy kolejny krok, czyli zamknięcie pewnego rozdziału. Dziewięć buław to jest pokonanie swoich granic, wyjście ze strefy komfortu, zrobienie czegoś, co jest, nie jest jakby w Waszej naturze, w takim sensie, że właśnie to jest związane z tymi nowymi umiejętnościami. Czyli ten nowy początek, ta nowa szansa, słuchajcie, to będzie wymagało od Was pewnej odwagi. Pewnej odwagi, czyli dziewięć buław. Kończycie pewien rozdział. Dziewięć buław. Będziecie zachęcani do tego, żeby się otworzyć, żeby właśnie robić rzeczy inaczej, żeby wychodzić właśnie z tej swojej strefy komfortu. I dziewięć buław jest też taką kartą, słuchajcie, bezwarunkowej miłości, altruizmu, służby innym. Dlatego tutaj mamy kartę lidera. Wchodzicie w czas, w którym będziecie się rozwijać, ale również w tym rozwoju, w tym rozkwitaniu będziecie służyć innym. Cokolwiek to oznacza. Cokolwiek to oznacza, słuchajcie. Tutaj jest lider miłości. O, mamy króla monet. No właśnie. Słuchajcie, stabilność. Stabilność. Bardzo mocno odczuwam energię panny. Może być tak, że panna zmierza w Waszą stronę, tak? Ten król monet. Tutaj jest, słuchajcie, bardzo stabilna energia. Gdziekolwiek idziecie, jedyneczki, jest w tym stabilność. Jest w tym stabilność i szczęście. I tak jak mówię, to może być miłość, to może być, słuchajcie, nowa oferta pracy. Bardzo mocno to odczuwam. Może być to związane też z wyjazdem za granicę. Jest w tym nowym początku obfitość. Cokolwiek to dla Was oznacza. Dobra, i na sam koniec wyciągnijmy.
screen. No właśnie. Dobra. Pod spodem mamy ufność. Ufność. Wiecie co, to może się też odnosić do tej wieży. Jeżeli dzieje się w waszym życiu coś, czego nie spodziewaliście się, rzeczy układają się nie tak, jak wam się wydawało, to słuchajcie, to dlatego, że świat was prowadzi w dobrą stronę, ku waszemu przeznaczeniu. I dlatego może być potrzebna ta ufność, tak? Czyli w tej wieży jest wasze przeznaczenie, cokolwiek to oznacza. I teraz tak, jakie karty nam się pojawiły? Balans, numer 19. Poszukuj balansu. Ekstrema rzadko kiedy są zdrowe lub pożyteczne. Może być zbyt duża reakcja na jakąś sytuację, która spowodowała problem. Ugruntuj swoją energię i pozwól na to, żeby z tego wzrastała moc. Bądź świadom tego, gdzie brak balansu manifestuje się obecnie w twoim życiu. O tym nam mówi ta karta. To może być też bardzo mocno związane z jakimś nowym pomysłem. 29. Karm dobro i nadzieję w sobie. Obfitość i przyjdzie. Nie pozwól na to, żeby głód ślepo dyktował twoje działanie. Czyli tutaj, tak jak mówiłam, słuchajcie, ta karta pojawiła się w sposób odwrócony. Czyli tak jak mówię, nie karmić swojego ego, nie karmić tego, co podświadome, tylko wybierać, słuchajcie, bardziej świadomie. Czyli to zdanie, nie pozwól na to, żeby twój głód ślepo dyktował ci twoje działania. Czyli czasem po prostu jesteśmy kierowani pewnymi właśnie podświadomymi schematami, wzorcami, pobudkami. Często nie zdajemy sobie z tego sprawy. I tak jak mówiłam, ja mam wrażenie, że wy tutaj dokonujecie bardziej świadomego wyboru. I pojawia nam się energia męska. Tak jak mówiłam, to może oznaczać, słuchajcie, kogoś, kto idzie w waszą stronę. Energia męska to jest też działanie. 42. Jest czas na to, żeby zrobić krok do przodu i zacząć kierować. Bądź liderem swojego własnego życia. Masz więcej mocy, niż ci się wydaje. Jest czas na to, żeby się formalnie czegoś nauczyć. Zapisać się na jakiś kurs, nauczyć się jakichś nowych umiejętności. Zaoferuj swoją ochronę komuś, kto jest słabszy od ciebie. Tutaj mówimy o tej misji służby innym, prawda? Podejmij się kroków, żeby usprawnić swoje zdrowie i swoją witalność. Dla mnie ta karta może oznaczać, tak jak mówiłam, albo tego, że idzie w waszą stronę ktoś. Tutaj akurat nam się pojawia energia męska, czyli możemy mówić o mężczyźnie, aczkolwiek niekoniecznie musi to oznaczać mężczyznę, prawda? Energia męska zachęca do działania. Czyli słuchajcie, jeżeli wy byliście w takim trochę marazmie, może w jakimś bezruchu, próbowaliście odgadnąć, w którą stronę pójść, to ja mam wrażenie, że wkrótce nastąpi jakiś ruch. Bo energia męska zachęca do działania. Stańcie się liderem swojego życia. Podejmijcie jakąś decyzję. Działajcie. Działajcie. No i tutaj jest właśnie zachęta do tego, żeby może podjąć się jakiegoś nowego wyzwania. Może zapisać się na jakiś kurs. Może usprawnić swoje umiejętności. Może zacząć rozwijać swoje talenty. Może otworzyć się na miłość. Cokolwiek to dla was oznacza. Idźcie w stronę ekspansji. Także tutaj, moje drogie jedynki, ja czuję moment przełomowy w waszym życiu. I tego wam życzę. Trzymajcie się cieplutko. Dziękuję wam bardzo, że pojawiliście się tutaj. Zapraszam was na raz kolejny. Życzę spokojnej niedzieli. No i przechodzimy do dwójeczki. O. Przepraszam was.
Dobrze, moje drogie dwójeczki, pod spodem talii pojawia nam się karta mocy. To może oznaczać, że jest z Wami moc albo moc będzie Wam potrzebna. Bardzo mocno zwraca moją uwagę tak to uniesienie, ten gest uniesienia głowy do góry. Poczucie dumy, poczucie godności. Moc oczywiście oznacza też siłę do pokonywania przeciwności, wiarę w siebie, wiarę w swoją wizję oraz pokonywanie wszystkiego tego, co jest we mnie toksyczne i niezdrowe. Słyszę, dążcie do celu. Karta mocy. Tu może być podobnie jak u jedynki jakiś wybór, dwie monety. I tutaj słuchajcie, mam wrażenie, że jedna z tych opcji, cokolwiek tutaj wybieracie, jest czymś, co jest Wam przeznaczone. Ale to może wymagać od Was jakiejś mocy, nawet mocy lidera. To jest też ciekawe, słuchajcie, że ja odczuwam tutaj dzisiaj, patrzę na tą kartę i odczuwam jakiegoś towarzysza. W tej postaci lwa ja odczuwam towarzysza. To może oznaczać, słuchajcie, na przykład Wasze wyższe ja, może też oznaczać kogoś, z kim wyruszacie w podróż, cokolwiek to oznacza. Wyruszacie z kimś. To może być też taka podróż geograficzna. Wyruszacie gdzieś z kimś. Ja tutaj bardzo mocno odczuwam kogoś. Kogoś. Pojawia nam się tutaj energia lwa. Energia lwa. Dwa miecze, dobra. Osiem mieczy. Dwie buławy i królowa mieczy. W jedynce mieliśmy króla mieczy, a tutaj w tej samej pozycji w dwójce mamy królową mieczy. Tutaj mogą być te czytania połączone ze sobą, słuchajcie. Król monet, trzy monety, trzy buławy. Król buław, dziewięć buław, cztery miecze. Patrzę na tą energię czterech mieczy, która znajduje się w rezultacie i słyszę powstanie z martwych. Wiecie co? To może być tak, moje drogie dwójeczki, że Wy czujecie się trochę przytłoczeni. Ja tutaj odczuwam jakąś taką energię, że te miecze, słuchajcie, Was atakują w taki sposób, że czujecie pewną ciężkość nad sobą. Nad sobą, wokół siebie. Może to być związane z jakąś stagnacją, z niechęcią działania, z brakiem jakby decyzji odnośnie tego, w którą stronę pójść. Coś Was przytłacza jakby. I słyszę w rezultacie powstanie z martwych, ale to będzie wymagało od Was pewnego wysiłku, mam wrażenie. Bo ten as buław oczywiście kojarzy się z nowym początkiem, buława, czyli inspiracja, pasja, nowa idea, nowy pomysł. Jeżeli czujecie się przytłoczeni przez coś, to może być związane z tą decyzją, macie bardzo dużo dwójek. Coś powoduje, że znajdujecie się jak w klatce. Macie poczucie uwięzienia. Nie wiecie, jak się wydostać z danej sytuacji. Nie wiecie, w którą stronę pójść. Słuchajcie, z tego jest wyjście. To może być związane też z procesem uzdrawiania. Tutaj jest wyjście z tej sytuacji, ale to wymaga pewnego wysiłku. Dlatego pojawiła nam się karta mocy. Karta mocy. Karta mocy. I wydaje mi się, że
cokolwiek tutaj wybieracie, przed jakąkolwiek decyzją stoicie, to wymaga odrzucenia czegoś, odejścia od czegoś. Ja mam wrażenie, że ta osoba wyrzuca ten dysk do tyłu za siebie. Czyli dla mnie to jest taki gest, coś wymaga pewnego poświęcenia. Żeby otrzymać to, potrzebne będzie odrzucenie czegoś, odejście od czegoś. Słuchajcie, to może być jakieś wierzenie, to może być jakaś myśl, to może być jakaś rzecz fizyczna, to może być jakieś miejsce, to może być relacja, to może być osoba. To może być odrzucenie siebie w takim sensie, odrzucenie tego, kim byłam czy byłam. Odrzucenie może jakiejś tożsamości, czegoś, do czego się przywiązałam czy przywiązałam. I to nie jest łatwe, słuchajcie. To nie jest łatwe. Coś tutaj, tak jak mówiłam, jest jakaś ciężkość. Mam wrażenie, że jesteście jakby przywiązani do tego łoża. Jakby czujecie niemoc. Ale tak jak już mówiłam wcześniej, tutaj jest nowy początek, ale to wymaga pokonania siebie. O, wymaga to pokonania siebie. I tu mamy ten nowy początek. I to jest w rezultacie. Tak? Jaka jest rada? Słuchajcie, król buław. Stańcie się liderem. I co zwraca moją uwagę w tych kartach? Widzicie, tutaj jest trzymanie tej... Tutaj mamy dzidę, tutaj mamy buławę. Tutaj jest trzymanie tego. Trzymajcie się czegoś. Ta buława to jest może jakaś wizja. Może wizja tego, czego pragniecie. Trzymać się tego i tym się kierujcie, bo w tym jest wasza siła. W tym jest wasza siła. Ale żeby dojść tam, dokąd zmierzacie, czy chcecie dotrzeć, potrzebna jest energia króla buław, czyli lider. Stańcie się liderami. Tu jest zbyt mało aktywności z waszej strony. Przestroga, 9 buław. To może być tak, słuchajcie, bo co znowu zwraca moją uwagę? Tutaj ta osoba trzyma rękę na tej jednej buławie. I usłyszałam, dokonajcie wyboru. Może być tak, że macie bardzo dużo opcji i nie wiecie, w którą stronę pójść. Stąd też to przygniecenie, prawda? Nie wiecie, która opcja jest dla was dobra. Może być tak, że na przykład jest zbyt wiele osób wokół was, które wam coś sugerują, a ja chcę powiedzieć, trzymajcie się tego, czego chcecie wy. Tu jest jakaś mnogość i jest konieczny wybór. Wybór albo trzymanie się czegoś. Bardzo mocno odczuwam w tym czytaniu trzymanie się czegoś. Nie poddawajcie się i nie oddajcie swojej wiary. Rycerz mieczy, rycerz buław. Przepraszam, rycerz monet. Tutaj jest konieczne odejście od czegoś, co wam nie służy. Albo jesteście w jakiejś sytuacji, czy byliście w sytuacjach, które teraz spowodowały, że po prostu jesteście przytłoczeni i nie widzicie drogi naprzód. Albo może być to też oczywiście związane ze sposobem myślenia i postrzegania. Tutaj, słuchajcie, jest, tak jak mówiłam, wymagany jakiś ruch, jest wymagana jakaś praca, jest wymagane odcięcie się od tego, co nie służy, jest wymagana taką, czuję, wiecie co, taką stabilność w tym wszystkim. Poruszajcie się do przodu, nawet jeśli będziecie się poruszać powoli, nawet jeżeli będzie wam to sprawiać ciężkość. W przeciwieństwie do numeru 1, ja odczuwam taką ciężką energię, ale chodzi mi o sam ruch. Bo w czytaniu numer 1 było bardzo dużo dynamiki. Więc one mogą być właściwie ze sobą połączone, bo to może być tak, że wy tutaj jesteście w tej energii takiej ciężkości i potrzebny jest wam jakiś ruch. Ale słyszę, poruszajcie się, nawet jeżeli czujecie, że jest wam ciężko. Poruszajcie się do przodu.
Jest potrzebny ruch, mam wrażenie, słuchajcie. I odejście od tego. Wyjście z tej słoty, cokolwiek to dla Was oznacza. Tu może być jakieś uczucie porażki. Może być jakieś uczucie porażki. Paść kielichów. Aha, dobra. To może być też tak, słuchajcie, że tutaj był jakiś zawód miłosny, jest proces uzdrawiania. To mogło być z tym królem buław. Tu jest jeszcze jakaś praca z cieniem i zrzucenie, bo słuchajcie, mamy 9 buław, 10 buław, czyli zrzucenie pewnego bagażu. I to się może odnosić do miłości. Do miłości. Poruszajcie się do przodu. Paść kielichów nam sugeruje taką energię świeżutką, słuchajcie, uczeń, otwarcie serca. Odczuwam taką ostrożność w otwieraniu tego serca. Serdeczność, ciepło, cudowna energia. Także tutaj może być jakiś wysiłek związany z wychodzeniem z cyklu, w których były sytuacje, w których pojawiało się cierpienie i ból. I tutaj było pokonywanie pewnej toksyczności, praca z cieniem, rozpoznawanie tej ciemności w sobie. I teraz jest zachęta do tego, żeby otworzyć się na ten nowy początek, bo on jest, słuchajcie. Przepraszam, tutaj nagle światło się zmieniło drastycznie. Nie będę już zaświecać na razie sztucznego światła, bo w sumie te kolory wyglądają całkiem fajnie. Tu jest ten nowy początek, słuchajcie, ale to wymaga od Was wysiłku. Wymaga to od Was wysiłku. Ma się 3-3 i wieża, no wow, mamy dokładnie wieżę, tak samo w tym samym miejscu, co w jedynce. Wieża. Znowu mamy tą 3 buławę. Wiecie, z czym się to kojarzy? Jeżeli nie wiecie, co wybrać, będziecie wiedzieć. Ta wieża dotyczy tego oświecenia, ja wiem, czym jest ta buława? Ja wiem, w którą stronę pójść. Ja wiem, co jest odpowiedzią. Ja wiem, co jest odpowiedzią. Mogło być też tak, słuchajcie, że znajdowaliście się w sytuacjach, w których była energia trzecia. I tutaj właśnie był proces uzdrawiania i teraz mamy ten nowy początek. Ten nowy początek. A widzicie? Zobaczcie. Mamy 3 króli. Gdzieś mi się pojawiło też w poprzednim czytaniu chyba, słuchajcie, 3 króli. Król monet, król buław, król kielichów. Zobaczcie, macie w rezultacie nowy początek w miłości. Nowy początek w miłości. Trzeba tutaj zamknąć jakiś rozdział. Tak jak mówiłam, mogła być toksyczność, mogły być niezdrowe relacje, mogły być sytuacje energii trzecich. I tutaj była praca nad swoją wartością, nad rozpoznawaniem tego, że ja jestem źródłem swojego szczęścia. Słyszę dla niektórych z Was powrót do domu rodzinnego albo odnalezienie domu i to się manifestuje, słuchajcie. To się manifestuje. Moment przełomowy. Eremita, prawda? Wychodzicie z dziupli, słyszę. Wychodzicie z jaskini i wyruszacie w nową podróż. Więc, dobra, tu mógł być jakiś okres, słuchajcie, bólu. Mógł być okres sytuacji, które pokazywały Wam pewną toksyczność. Mógł być jakiś okres, który wskazywał Wam na pewne schematy wyniesione z domu rodzinnego. Mógł być jakiś proces
Dobra, takiego osamotnienia trochę. To mógł być długi czas, słuchajcie, w którym wy czuliście się osamotnieni, mogliście się czuć, mogliście być też takimi samotnikami z wyboru, bo to był proces doświadczania swojej własnej duszy. Takie słowa dokładne słyszę. Odkrywania siebie, pracy ze sobą. I ja mam wrażenie, słuchajcie, że teraz ten czas się kończy i jest wychodzenie z tej jaskini. Bo jest w was mądrość, król monet, mądrość, zrozumienie, stabilność. Znacie siebie i jesteście gotowi na to nowe. I to jest, słuchajcie, właśnie, to jest to, co ja dostrzegam w tej karcie trzech buław. Ona może oznaczać manifestację czegoś, prawda? Ale ja tutaj znowu, widzicie, stoicie przed tą buławą. Mnie ta karta bardzo często kojarzy się z kimś na scenie. Oczywiście to jest dla mnie taka metafora. Wychodzicie z tej jaskini do ludzi, do świata. Będziecie się dzielić tą mądrością tutaj. Tą mądrością. Tą mądrością tutaj. Pokażcie, kim jesteście, słyszę. Pokażcie, kim jesteście. Bardzo mocno odczuwam tutaj też artystów, prace artystyczne. Dążenie do sukcesu. Krok do przodu. Macie się czym dzielić. Uwierzcie w siebie. Wychodzicie do świata z jakimś darem. O, z jakimś darem. Tutaj odczuwam dla kogoś jakąś sławę, może, nie wiem, czy sława to nie jest zbyt mocne słowo, ale tutaj będzie jakiś krok do przodu w sztuce. Mówię o artystach. Rzeźba, malowanie, śpiew, performance. Zróbcie ten krok do przodu. Jest potrzebny kolejny krok. Manifestujecie nową podróż. I znowu paść buław. Bardzo mocno odczuwam właśnie artystów. Bo wy się znajdujecie w tym momencie w energii dwóch mieczy. To może oznaczać, słuchajcie, znowu dokonywanie wyboru, ale dwa miecze też sugerują blokadę. Zobaczcie. Jest tutaj coś nad wami wisi, coś was blokuje jeszcze. Może to być wasz sposób myślenia, słuchajcie. Ta blokada może być spowodowana doświadczeniami, w których byliście, prawda? I te doświadczenia spowodowały takie ochranianie siebie. I ja mam wrażenie, słuchajcie, że ten czas uzdrawiania się kończy i teraz jest wyjście do świata, cokolwiek to oznacza. Poruszajcie się do przodu. Poczucie własnej wartości, poczucie tego, że nie jestem wystarczająco dobry. Zrzucić ten bagaż. Wasza dusza chce, żebyście to zrzucili i zrzucili się w stronę szczęścia. Tego pragnie wasza dusza. 10-10. I znowu mam tutaj tego towarzysza, prawda? Towarzysza. Dwa miecze, 7 mieczy. Dobra. To było tak jak mówiłam, słuchajcie, był jakiś okres, w którym odkrywaliście waszą toksyczną stronę, nazwijmy to. Tutaj mógł być okres bólu w miłości, cierpienia w miłości, ale też może nie osiągania sukcesów pracy zawodowej. I to było spowodowane poczuciem niskiej wartości, poczuciem niezasługiwania i tego, że ja nie jestem wystarczająco dobry, albo moje talenta czy talenty nie są godne rozpoznania, prawda? Słuchajcie, to jest w waszej głowie. To jest to, jak wy siebie postrzegacie. Skupianie się zbyt mocne na tym, co negatywne.
Skupić się na tym, co jest szczęściem, co jest pozytywne i to się zacznie manifestować. Może to też oznaczać, słuchajcie, manifestację miłości cudownej, bo mamy 2 kielichy i 10 kielichów, tak? Czyli miłość oparta na wzajemności, na partnerstwie, na współpracy i jest w tym ogromny potencjał. Tutaj słyszę miesiąc sierpień, październik bardzo mocno. Chociaż dość mocno też odczuwam koziorożca. Zaraz tutaj przejdę do znaków zodiaku. Jak tylko powiedziałam koziorożca, zobaczcie, pod spodem talii mamy kartę diabła, czyli tak jak mówię, okres toksyczny, ale zobaczcie, pojawia nam się słońce zaraz pod kartą diabła. Czyli tutaj jest wychodzenie z tego cyklu toksycznego, cokolwiek to oznacza, i pójście w stronę słońca, w stronę sukcesu, w stronę szczęścia. SSS. SSS. No. Co w Was wzrasta? Co w Was wzrasta? Słuchajcie, tak jak mówiłam, otwarcie się na harmonię, na szczęście, na motyle fruwające. Na współpracę z innymi, na bycie z innymi, na dzielenie się z innymi, bo to jest właśnie karta, o tym nam mówi karta 3 kielichów. Praca dla innych, słyszę. I tak jak mówię, ekspansja, rozwój, 8 buław. Tylko widzicie, ta 8 buław też się pojawiło w numerze 1, ale zupełnie inny. Inna energia tej karty. Tutaj jest to 8 buław, ale jest to z pewną niepewnością. To nie jest takie dynamiczne 8 buław, jak zazwyczaj jest ta karta przedstawiana w tarocie. Tu jest swego rodzaju takie zatrzymanie. Wy sami zatrzymujecie Waszą ekspansję. I co od Was odchodzi? Królowa Mieczy, czyli tutaj przyglądanie się... Okej, dobra. Królowa Mieczy może oznaczać okres poszukiwania prawdy, przedzierania się przez pewne iluzje, ale Królowa Mieczy jest też taką energią, słuchajcie, dość... Królowa Mieczy przeszła przez wiele bólu. I Królowa Mieczy jest taką energią dość zachowawczą, taką... obserwującą, taką właśnie wyrażającą prawdę w sposób bardzo bezpośredni. Tu nie ma delikatności. I teraz dzisiaj kojarzy mi się Królowa Mieczy z pewną surowością, z pewną gotowością na walkę, z pewną gotowością na zwalczenie bólu. To odchodzi, słuchajcie. Jest Wam potrzebna taka energia większej otwartości, odwagi i wiary w siebie. O, i wiary w siebie. No, i wiary w siebie. Bo tutaj okres karmiczny, słuchajcie, się kończy. Okres karmiczny się kończy. Mnie się teraz kojarzy właśnie ta karta z Waszą energią teraz. Jest to zmęczenie takie, takie przytłoczenie, takie, ja wiem, że to już jest koniec tego czasu, ale jeszcze jestem pod tą ciężkością, jeszcze jestem pod tą chmurą ciemną. I tak jak mówię, nowy początek już jest, tylko trzeba pokonać siebie, tylko trzeba odwagi, tylko trzeba jakby przedzierać się jeszcze do tego przodu. Iść do przodu z dumą, z podniesioną głową, z godnością. Z godnością. Słyszę, wybierz siebie. Wybierz siebie. Mam wrażenie też, słuchajcie, zobaczcie, w miłości. Może być tak, że tutaj manifestujecie miłość, manifestujecie partnera życiowego, król monet, królowa monet, ale zanim to nastąpi, tutaj może jest konieczne odejście od kogoś albo od takiego typu energii reprezentowanej przez króla buław. On mi się dzisiaj trochę kojarzy z takim królem buław, trochę który jest, wyszedł z balansu, czyli tutaj mogą być takie tendencje do dominacji, bardzo dużo tej męskiej energii, wysokiego ego, prawda? Dużo tego super ego.
Więc tutaj może być zamknięcie rozdziału z takim typem osobowości. Z tym może być też związana ta trudna decyzja po to, żeby pójść w stronę kogoś, kto ma w sobie dużo stabilności, lojalności, wierności, gotowości na coś długoterminowego. Tu może być też tak, że zamykacie pewien rozdział w relacji długoterminowej lub w relacji małżeńskiej. Tu mógł być okres karmiczny i teraz to zamykacie i pojawia się nowy początek, dlatego że została odzyskana wolność osobista. Cokolwiek to oznacza, bo to może oznaczać, słuchajcie, budowanie takiej indywidualnej niezależności w relacji po to, żeby można tą relację budować inaczej. Może to też oznaczać tutaj na przykład decyzję zakończenia relacji po to, żeby pójść w swoją własną, w swoją własną indywidualną stronę, 9 monet, czyli energia niezależności, samowystarczalności, obfitości swojej osobistej. Ja jestem źródłem tej obfitości. Może też oznaczać singla, prawda? Czyli tutaj może być też odrywanie się od relacji po to, żeby pójść w stronę swoich marzeń. To wszystko zależy, słuchajcie, od waszej sytuacji. Od waszej sytuacji. Dobra, i na sam koniec wyciągniemy... Otwórzcie serce, słyszę. Obserwacja, dobra. Self-love, ok, to tu nam właśnie wyszło. I release. Pod spodem nam się pojawia karta silnej woli. I widzicie, znowu ja tutaj odczuwam tę energię artystów. Nie wiem, dlaczego tu może być informacja dla kogoś specyficznego. Mówiąc specyficzny, mam na myśli konkretnego. Decyzje wymagają działania. Masz kontrolę nad swoim przeznaczeniem i nad swoim życiem. Nikt inny. Pasja i determinacja są ogromnym elementem twojego sukcesu. Nie poddawaj się. Czyli to właśnie mówię, przyjdź, tak? Poruszaj się do przodu. Posiadasz wolą wolę, co oznacza, że powinieneś się skupić na sobie najpierw i uwolnić się od nakładania swojej woli na kogoś. Tak? O tym mówi ta karta. O tym mówi ta karta. Czyli to, co ja tutaj przekazywałam, uzyskanie swojej własnej wolności i nie wpływanie na wolność czyjąś. Obserwacja numer 9 i mamy 6. Tak, czyli słuchajcie, obserwacja numer 9. Jest czas na to, żeby ocenić twoją obecną pozycję. Upewnij się, że pewne sprawy, które nie były do tej pory widziane, zostaną dostrzeżone. Upewnij się, że jesteś szczery, szczera z innymi i ze sobą. Czasami trudna decyzja jest decyzją najlepszą. Powinnaś być w stanie ocenić i ruszyć do przodu na podstawie tej oceny czy tej obserwacji. Czyli tutaj jest taki proces, słuchajcie, cztery miecze też może oznaczać... przyglądanie się czemuś, pozwolenie sobie na czas, żeby się zdystansować do czegoś, do kogoś, po to, żeby podjąć decyzję, prawda? Po to, żeby podjąć decyzję. I w tej decyzji wziąć pod uwagę siebie i miłość do siebie. Słuchajcie, i ta karta nam się pojawiła. Radykalna miłość do siebie jest konieczna. Moc zaczyna się w środku. Nie porównuj siebie do innych. Zacznij zmianę ze skupieniem i z miłością do siebie. Tak, i na końcu mamy uwolnij się. 27. 27. Uwolnij się
odpuść. Jest czas na to, żeby uwolnić się od wszystkiego, co Ci już nie służy. Stare, negatywne przyzwyczajenia, które już nie służą, które już nie wystarczają. Jesteś gotowy na to, żeby zrobić przestrzeń na coś większego, na coś o większym świetle, na coś, co jest w większej harmonii z Tobą. Widzicie, i tak jak mówiłam, otwórz serce. Ten czas, słuchajcie, ten trudny czas, w którym dwójeczki Wy tutaj byliście, to dobiega końca. I może być problem z zaakceptowaniem tego, co się wydarzyło, ale mam wrażenie, że jest ta akceptacja potrzebna i odblokowanie serca i otwarcie się na tą transformację i na tą miłość, na tą obfitość. Na tą obfitość. No, i tego Wam życzę, moje drogie dwójeczki. To jest wszystko, co ja dla Was mam w tym czytaniu. Dziękuję Wam bardzo za to, że pojawiliście się tutaj. Trzymajcie się ciepło. Życzę Wam radosnej niedzieli. No i mam nadzieję, że do usłyszenia następnym razem. Pa, pa.